jeszcze nigdy Davos nie było tak blisko Kijowa. W czasach destabilizacji geopolitycznej trudno mówić o stabilizacji gospodarczej, o stabilizacji społecznej. To dlatego dzisiaj tutaj w Davos głównym tematem jest, jak zaprowadzić sprawiedliwy pokój na Ukrainie. To jest podstawowa rzecz, podstawowy temat. Polska pełni rolę, można powiedzieć, takiego europejskiego think tanku. Jesteśmy jako ci, którzy najbliżej Ukrainy leżą, ci, którzy najmocniej zaangażowani są, razem oczywiście z naszymi sojusznikami z NATO, we wsparcie Ukrainy. Jesteśmy często pytani o recepty na przyszłość, o to, w jaki sposób dalej powinniśmy razem pomagać Ukrainie. Inny, kolejny wielki temat tutaj w Davos to, jak świat mógłby wrócić do szybkiego wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego po pandemii i miejmy nadzieję jak najszybciej po wojnie, którą Rosja wywołała przeciwko Ukrainie. Tutaj odbudowa łańcuchów produkcji, odbudowa w oparciu o Europę, Europę Centralną jest dla nas większą, wielką szansą. Tutaj Polska też ma szansę skorzystać z tego poprzez naszą otwartość na inwestorów. To wielka sprawa. Wreszcie tematem, który się tutaj pojawił kilka lat temu, ale w tym roku również zajmuje ważną część agendy w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, jest próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie, tak aby był on bardziej sprawiedliwy, tak aby nie unikano płacenia podatków, tak aby raje podatkowe nie oznaczały piekła dla uczciwych krajów, uczciwych przedsiębiorców, by nie naruszały konkurencyjności całych branż, całych sektorów. Cieszę się, że głos Polski w tym temacie jest tutaj także coraz bardziej słyszany, bo to ważna rzecz, aby już w tym nowym świecie, który mam nadzieję będzie już wkrótce po wojnie, po pandemii, tworzony przez nas wszystkich, przez wszystkich przywódców całego świata, przez wszystkie społeczeństwa całego świata, że w tym nowym świecie będzie to również uwzględnione, aby rozwój był bardziej zrównoważony, sprawiedliwy, uwzględniający potrzeby wszystkich.